Cześć. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie temat remarketingu w Google Ads. Zaczynajmy. Remarketing jest to narzędzie Google Ads, które umożliwia wyświetlanie reklam osobom, które wcześniej były na Twojej stronie internetowej. Mogły również korzystać z aplikacji mobilnej lub podały Ci swój adres e-mail. W zależności od zawartości Twojej witryny, czy jest to strona poświęcona informacjom o Twoich usługach, czy jest to sklep internetowy, gdzie klient oglądał produkty, a nie dokonał zakupu, możesz skorzystać z innego rodzaju remarketingu w Google Ads. Remarketing ze względu na swoje bardzo szerokie zastosowanie posiada wiele zalet. Główną zaletą jest fakt, że umożliwia zwiększenie zwrotu z inwestycji. Dzięki niemu masz możliwość wejść w interakcję oraz nawiązać więź z użytkownikami internetu, którzy wcześniej mieli kontakt z Twoją stroną internetową. Najistotniejszym elementem kontaktu z klientem jest fakt, że możesz docierać do niego na każdym urządzeniu, z jakiego on właśnie korzysta. Większość użytkowników jest zalogowanych do tej samej przeglądarki na telefonie, tablecie oraz na komputerze. A dzięki temu ktoś wchodząc na telefonie na Twoją stronę, wracając na przykład z pracy, przypomnisz mu się, że miał dokończyć robić zakupy na komputerze. Bardzo istotną zaletą remarketingu jest to, że ponad 2 miliony witryn na całym świecie korzysta z sieci reklamowej Google, co daje praktycznie nieograniczone możliwości w docieraniu do klienta. Dzięki możliwości, Ustawienia odpowiednich list do Twoich celów reklamowych, możesz dostosować listy remarketingowe pod konkretne cele. Możesz utworzyć listę dla wszystkich użytkowników, którzy odwiedzili Twoją stronę w przeciągu ostatnich 30 dni lub w przypadku sklepu, gdy ktoś nie dokończył zakupów, a dodał produkt do koszyka. Może znaleźć się w liście Opuszczony koszyk. Bardzo dużą zaletą remarketingu jest ich format. Szeroki wachlarz galerii reklam daje możliwość samodzielnego tworzenia banerów reklamowych. Osoby, które chcą się jeszcze bardziej wyróżnić z tłumu, mogą samodzielnie stworzyć grafiki i dodać do kampanii remarketingowej. Verseo dla swoich klientów proponuje banery reklamowe projektowane przez grafika, ponieważ jeżeli inwestujemy w reklamę i chcemy tworzyć wizerunek naszej firmy, warto myśleć na wielką skalę. Rozpoczynając działania remarketingowe, warto wziąć pod uwagę to, że nie każda strona może korzystać z takich działań. Uwaga: do tworzenia list marketingowych nie możesz używać informacji poufnych o użytkownikach. Posiadamy różne rodzaje remarketingu. Remarketing standardowy. Wyświetlanie reklam dla osób, które już odwiedziły Twoją stronę internetową, a obecnie poruszają się po sieci reklamowej. Remarketing dynamiczny. Bardziej zaawansowana reklama, która pozwala na pokazanie konkretnych produktów, które wcześniej dana osoba oglądała w Twoim sklepie. Remarketing w aplikacjach mobilnych. Wyświetlanie reklam osobom, które korzystały z Twojej aplikacji mobilnej lub witryny komórkowej w czasie, gdy używają innych aplikacji mobilnych lub przeglądają inne witryny komórkowe. Listy remarketingowe dla reklam w wyszukiwarce RLSA polega na pokazaniu reklam osobom, które odwiedziły twoją stronę, opuściły ją, a następnie w sieci wyszukiwania Google ponownie wyszukują produktów z twojej branży. Remarketing wideo, wyświetlanie reklam Osobom, które obejrzyły Twój film lub były na kanale w YouTube. W czasie, gdy korzystają z YouTube oraz oglądają filmy, witryny lub aplikacje w sieci reklamowej remarketingowe listy adresów e-mail. Dzięki funkcji kierowania na listę klientów możesz przesłać listę adresów e-mail otrzymanych od klientów. Kiedy osoby te zalogują się w wyszukiwarce Google, YouTube czy Gmailu, możesz wyświetlić im reklamy. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj kanał i kliknij w dzwoneczek, by być zawsze na bieżąco z filmami, jakie będą się tutaj pojawiać. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. Odpowiemy na każde pytanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, Rafał z Werseo.